Gaz ziemny jest dobrze sprawdzonym, wydajnym, ekonomicznym i bezpiecznym źródłem energii i jako taki pozostanie w miksie energetycznym. O tym świadczą raporty wielu firm doradczych, wielu rządów, które wskazują na to, iż gaz jest i będzie ważnym składnikiem miksu energetycznego w państwach europejskich, również w państwach pozaeuropejskich. I tutaj nie widzimy zmiany w podejściu, może raczej pewne wyhamowanie trendu wzrostowego i wprowadzanie w to miejsce innych źródeł energii, w szczególności gazów zdekarbonizowanych lub też energii elektrycznej, która pochodzi ze źródeł odnawialnych. Także myślę, że gaz utrzyma swoją pozycję jako ważne źródło energii w krajach europejskich albo może na całym świecie i będzie uzupełniany wraz ze wzrostem gospodarki o nowe źródła. Gaz-System realizuje swoją strategię zgodnie z tym podejściem, czyli przede wszystkim trzeba inwestować w bezpieczny i efektywny przesył gazu ziemnego, budując nowe wejścia do systemu, budując połączenia międzysystemowe, budując nowe tłocznie, magazyny gazu i inne rozwiązania techniczne w tym zakresie, także uszczelniając gazociągi, odnawiając tam, gdzie są stare, gdzie są ryzyka awarii, bo te niestety się zdarzają i trzeba je eliminować. Ale nie zapominając o gazach zdekarbonizowanych, przygotowujemy się również do inwestycji w budowę wodorociągów, chociażby w tak zwany nordycko-bałtycki korytarz gazowy. Trzymamy rękę na pulsie, jesteśmy blisko naszych kolegów operatorów przesyłowych, właściwie ze wszystkich krajów Europy, ale w szczególności tych, którzy są najbardziej zaawansowani, którzy bardzo poważnie myślą i mają zdolności techniczne, żeby rzeczywiście wprowadzać gazy zdekarbonizowane jako element komercyjnych rozwiązań w miksie energetycznym.